No fajnie to było, gdyby jeszcze ta liga się tak rozrosła, żeby było jeszcze więcej tutaj możliwości dla drużyn, żeby się jeszcze mogło więcej osób zapisać. A tymczasem, słuchajcie, zaczynamy. Może jeszcze szybko przypomnę składy w Gamma Energy. Zobaczymy Sanowa, Króla, to ciekawe, Morfan, Peter, Myre i Matys. Natomiast w szefostwie jest Luli Guzman, DMN, Mymek, BCK i Mici. No i mamy kosuwerki, mamy teraz tutaj walkę o strony, ja myślę, że na trenie po stronie antyterrorystów chciałyby zacząć obie drużyny. Jak na razie delikatna przewaga szefostwa, a właściwie duża przewaga. Chociaż nie, no już, już tej przewagi nic nie ma. No tak, DMN tylko 40, 45 HP, Myre 45, ale Sanow tutaj stówka, także myślę, że zakończy się tak szybko ta nożywka, chociaż tutaj DMN próbuje jakiś uników. O! I trafia Myre w locie. Proszę, jaka sztuczka. Ładnie nam tutaj, ładną sztuczkę nam pokazał DMN. No ale Sanow ma 100 HP, także musiałby popełnić jakiś wielki błąd, żeby przegrać nożówkę. Cierpliwie na razie czeka, aż to właśnie DMN do niego podbiegnie. No i tak się dzieje. Sanow wygrywa Game Energy. Zobaczymy, którą sobie połowę wybiorą. Którą stronę zostają, czyli stronę antyterrorystów. Tutaj się chyba będą lepiej czuć. No to słuchajcie, w takim razie zaczynamy. Tak, zapraszamy na to widowisko. Mam nadzieję, że będzie fajny mecz. Dostarczy nam wielu emocji. No i co? Finał FEK. Finał drugiego sezonu. Drugiego sezonu, tak. No i zaczynamy. Zobaczymy w takim razie, jak terroryści na razie chyba standardowo. Widzimy na odnogę jeden zawodnik. Tam będzie mała drabinka. Też Michi i BCK. Już tam rewyczaił kogoś w LC. Troszkę się postrzelali, ale na razie jeszcze bez fragów dla obu drużyn. No spokojnie, terroryści nie spieszą się. Grają sobie takim, taki Patryk mówi, standardem. Jeden LK, jeden odnoga. No i z odnogi wyciągnięty już Luli Guzman. No poszedł na wymianę. Wypeskował go Peter. Poszedł na wymianę i ją przegrał. No ale terroryści to był fake i wjeżdżają na zamknięty. Frag za frag na razie. Ładnie tutaj Maty sprzedaje głowę. BCK, sytuacja 3 na 2. Myre, jest frag i Myre. No bardzo poobijany tutaj Mymek. Nie ma chyba szans, tak jest. No runda wygrana przez antyterrorystów. Tylko dwóch tak naprawdę ich zginęło. Także dobra runda w wykonaniu Game Energy. No i dla mnie jak na razie ta pistoletówka. Zaskoczenie. Ładnie się tutaj prezentuje od samego początku Game Energy. Zaskoczenie, myślę, przede wszystkim skillowe. No, te pesteczki, które tutaj Game Energy sprzedał w pistoletówce, znakomite. Może trochę zaskoczyli nawet drużynę szefostwa, no ale nie przypadkowo dotarli przecież do finału. Teraz oczywiście szefostwo na eko. Full eko, bo paka leżała. Położyć bombę, tak jest. I teraz... Chociaż BCK kupił to full eko. No a tam mamy raż od nogą. Terroryści już w czwórkę będą podbiegać właśnie tą pozycją. Ależ tutaj BCK sprzedaje teraz głowę Myre. No i Peter tylko z jednym fragiem na odnodze. Tarapaty dla zespołu Game Energy. BCK kolejna głowa. Ale tutaj rozpykali. No i Morfan, to jest chyba ostatnia szansa, żeby coś tutaj zdziałać. Morfan, no zrobił to, co do niego należało. Tutaj przebiegł na plecy, zabił dwóch terrorystów i nadal jeszcze mają szansę teraz Game Energy po tym słabym tak naprawdę początku w tej rundzie. BCK, dwie świetne głowy z Digla. No i teraz dwóch na dwóch. Pobijany Mymek, tylko 26 HP na jego koncie. BCK 76, ale nadal ma tylko Digla. Ale mają ale paczkę. Z tego Digla potrafi strzelać. Ale mają paczkę antyterroryści. Zobaczmy Sanow agresywnie. No i jeden na jeden, bo w międzyczasie padł Morfan. Teraz BCK i Sanow. Czy Sanow orientuje się, że BCK tam wchodzi na plecy? Chyba tak. Chyba Sanow podejrzewa, że właśnie tam będzie atakował BCK. Będzie pesteczka z Digla, no nie udało się tym razem trafić. 35 sekund jeszcze do końca. BCK idzie podnieść bombę. Sanow już go tutaj obiega. No, ciekawy pojedynek. No i zobaczmy BCK trafi. Jednak BCK 3 kile z Digla. W tej rundzie szefostwo wyrównuje na eko. No szkoda Game Energy, no mieli sytuację dobrą, mieli paczkę. No ale jeden za jeden, ale jeden za jeden wygrywają tą przebitkę terroryści. Świetna runda BCK, naprawdę. Niesamowicie, ładny pierwszy frag na tymku, później jeszcze wylatuje na MTW, zabija z BS-a jednego z zawodników antyterrorystów, no i później tą wymianę na samym końcu zbliżyliśmy. W tym czasie szefostwo bardzo agresywnie. Czterech zawodników CT na BSA. No ale tutaj po kolei bez żadnego problemu można powiedzieć eliminują
wszystkich antyterrorystów i tylko jeden z nich ginie, to jest BCK. Także tutaj runda eko zagrana bardzo szybko, no i bardzo skutecznie przede wszystkim. No bardzo dobra runda, szefa powiedziała, że tutaj na eko będzie teraz game energy. Wyszli sobie po prostu środkiem, tutaj porozdawali headshoty. Dobra runda w ich wykonaniu, no i oczywiście runda wygrała, teraz BCK wygrała na środku i trafia samochód. No BCK jak na razie świetne spotkanie. Nie wychodzą teraz terroryści Elkom, tam Petery na MTW, ale już leży, jeszcze jest Sanow, próbuje tutaj ukąsić jednego fraga, udało mu się zabić Miczego. Jest nadal 4-3, nadal przewaga i Demen teraz wchodzi sobie od nogą. Oj, to full auto rozkręcił Demen. No i zabija w końcu mnie Sanowa. Ostatni frag dla Mymka, runda wygrana przez szefostwo. No i teraz zobaczymy wreszcie game energy na fullu. No, dwie rundy eko po tej przegranej, przekupionej rundzie przez, nawet no, nie do końca przekupionej, bo widzieliśmy, że tam tylko BCK grał na diglu, ale trzy głowy, trzy kile od niego, dwie głowy i jeden na samym końcu w tej sytuacji jeden na jeden. Zmuszeni antyterroryści do grania dwóch razy eko. No i kolejny raz, bardzo agresywny wyjazd na BSA. Tutaj dobrze na nodze Peter ustawiony. Jest frag od niego. Widzimy Tymka, który tutaj będzie bronił BSA. Schowany tam. Za wagonem. Oj, dobra, pada Sanow, Miczy przychodzi przez tego smoga, jest już na BSA, a tam był jeszcze Myre, teraz drugi frag jeszcze od Petera i mamy 3-2. Przewaga po stronie antyterrorystów, jeszcze mocno poobijany teraz Mymek. Peter od nogi, wie, że tam za BSM gdzieś czai się Mymek, no i jest frag od Petera i teraz BCK. Sam na dwóch, jeden frag już wpadł, czy będzie kolejny? Nie. Jednak Myre lepszy, bez defa, ale czasu. Ma dużo, także sobie spokojnie rozbroi. Runda dla Gam Energy. Udało się. Oni byli przygotowani tak naprawdę na to wejście na. Tam było aż czterech zawodników, czterech antyterrorystów. Szefostwo tak troszkę na siłę, troszkę tak też już nie chcieli chyba fejkować. Próbowali się na siłę wepchnąć na tego BSA. Tam Michi sprytnie przeszedł przez Smoka. Ale ostatecznie rundę wygrywa Gam Energy. Mamy 3-2. No i zobaczymy jak będzie teraz. Nadal jeszcze obie drużyny mają pieniądze, nadal grają na full. Chociaż Morfa tylko z 5-7. Brakuje tych pieniędzy i tutaj ważna runda dla jednej, dla drugiej drużyny. Chociaż terroryści widzimy, że tutaj trójka z nich jeszcze naprawdę dużo tych pieniędzy ma. Także bardziej wydaje się być to ważna runda dla zespołu Game Energy. Tym razem zmiana taktyki po stronie terrorystów. Widzimy, spokojnie podchodzą pod twoje pozycje. Takim standardem grają. Chociaż paczka zmierza na BSAB. Jestem ciekawy, co tutaj wymyślą. Czy to będzie jakaś taktyka bardziej skomplikowana? Bo widzimy, że terroryści rozrzuceni po całej mapie. BCK, ale się tutaj zakradł. No niesamowicie tutaj sobie poradził teraz z Myrę. No on potrafi na tej LC operować. Rzeczywiście teraz też wychodzi niezauważony przez nikogo. Myrę pada, tam nawet nie oddał chyba strzału do BCK. A to błąd w ustawieniu antyterrorystów. No nie może tak sobie przejść tak naprawdę na łoku. Zawodnik Tero pod same stare gniazdo. Michi już z fragiem, Matys odpowiada, ale to jest przewaga terrorystów. Michi, kolejny frag na zawodniku z Eski. No tutaj sobie po prostu strzela. Teraz dopiero odpowiada Peter. O, Peter, kolejny teraz frag od niego. I sytuacja 2-2, ale tutaj Denman robi plecy od Eski. To może być zaskoczenie. Na pewno będzie, bo już widzimy, że jeden frag i drugi frag od Denmana. 4-2. Czyli przemyślana taktyka, wejście na mały BS i później DMN robiący plecy, który zrobił różnicę w tej rundzie, bo te dwa najważniejsze fragi kończące rundę od niego. No i chyba połapali się zawodnicy szefostwa, że no, czwórkę kryją BSA zawodnicy Game Energy. Przynajmniej ta taktyka tak wyglądała teraz eko, dlatego decyzja o szybkim wejściu na BSA. Zobaczmy, to jest skrót od nogi, Peter, oczywiście tam nikogo nie ma, a tymczasem szybkie wejście szefostwa, już są fragi dla nich, BCK, Michi! I DMN fragują i to będzie po rundzie, jedyny przy życiu został Peter, on to sobie skrócił od nogę i teraz pewnie będzie czekał na jakąś broń. Ale gracze szefostwa jak na razie na spokojnie, no tutaj szukają gdzieś Petera, nie mogą go jak na razie znaleźć. Pozamiatane. No, takimi różnymi tempami nam grają terroryści. Jeszcze tutaj Peter, no, zabił Mymka, ale zaraz był tam Luli Guzman, który
wykończył Petera i mamy rundę dla szefostwa. No ale tak jak mówisz, są różne tempa. Mamy te szybkie wejścia przeplatane z takimi powolnymi. To troszkę tutaj wprowadza, myślę, no, nieporozumienia w drużynie GAM Energy. Nie wiedzą do końca, jak zagra właśnie drużyna szefostwa. No tak, ale to jest bardzo fajne. Taka zmiana tempa to jest naprawdę bardzo irytujące i antyterroryści też nie wiedzą, czy ustawiać się na daleko, czy na blisko, czy... No, naprawdę dobrze grają terroryści. Skrót od nogi udany, tam jeszcze Sanow zawiera Michiego. No i sytuacja 5-3. Zauważył tutaj Myrę zawodnika BCK, który podchodził na stare gniazdo, ale BCK w tym pojedynku lepszy. Jak teraz terroryści sobie zagrają agresywnie, grają, oni nie boją się sobie iść na te pojedynki. No i z tych takich dużych odległości widzimy, że jednak tam obijają. CT, Sanow teraz odpowiada fragiem na memku BCK z refragiem i znowu sytuacja lepsza dla antyterrorystów, 3-2. No i tak, zaraz jaką decyzję podejmie szefostwo, czy jednak będą wchodzić na A, czy cofną się i wejdą sobie na offset B, tam jeszcze BCK wychyla i mocno obity, tylko 16 HP na jego koncie. Ale już cofa do kolegi, już cofa do Luliego, bo Luli już pędzi sobie na offset B, będzie tam wchodził górą. Tam jest jeden sam terrorystów na BS, jeden od deski. Schodzą sobie teraz terroryści, zobaczmy, świetnie Morfan radzi sobie na BS-ie. Zabity przez Loli Guzmana, 11 HP na jego koncie, ale... Wszyscy bardzo pobijani. Loli Guzman, no wie, że tam na górze jest, no dokładnie wie, gdzie są antyterroryści, ale teraz wyskoczył chyba niepotrzebnie na środek, na ostrzał antyterrorystów i runda Echo. Pada łupem Game Energy. Dobra, tam się spodziewał, że jeden z... Będzie obiegał trójkę. Chyba, jeden, tak, będzie tam obiegał. Od lewej strony, od dokładnie. Trójki. Ale we dwóch tutaj wychylili antyterroryści. No, nie udało się trafić Luli Guzmanowi. Tam wystarczyło po besteczce i byłaby runda na szefostwa. No a tak to rundę wygrywa GAM Energy. No i nadal walczą chłopaki, tak jak mówiliśmy, na szefostwo jest strasznie tutaj faworytami. Niespodzianką będzie chyba, gdy GAM Energy tutaj ugra jakąś mapę. No ale oczywiście... Nie przekreślamy chłopaków, zobaczymy jak sobie poradzą. Obie drużyny teraz na fullu. No i szefostwo na spokojnie. Także znowu mam tę zmianę tempa, teraz nie grają na szybko, grają sobie powolutku. Elementem sprawdza od nogę, ten nade całkiem niezły. No i Peter obija go, zostawaj mu tylko 49 HP. Nadal mamy 5-5 teraz, ależ tutaj Luli Guzma ściągał Petera z szóstki. Bardzo ładny frag, teraz jednak refrag od Sanowa, no i nadal mamy 4-4, także wszystko się może zdarzyć, ludzie mi się wychodzi drabinką, zabity jednak przez Matysa, 3-3. No ale teraz ciężka sytuacja na pewno terrorystów, oni muszą tutaj, no muszą powstrzymać przynajmniej Luniego, który już zakradł się za piątką, zobaczył tam na nowym gnieździe Myrę. No miał tam tutaj szansę sfragować Luli i myślę, że to by było dobre rozwiązanie dla terrorystów, bo BS by był otwarty, ale mądrze teraz terroryści widzimy z każdej strony mapy i to będzie zaskoczenie dla CT. Luli Guzman z fragiem na Matysie, Myrę odpowiada, no ale tutaj Luli Guzman właśnie, to jest ta przewaga, którą zrobił w tym momencie. Teraz jeszcze tutaj chciał coverować kolegę, ale Morfan jest już za BS-em, czy spodziewa się go tam... Mmek chyba nie! No i Mmek już pada teraz. No i Morfan! Nie to zrobił. Jednak ugrał. Ten Mołotow widzieliśmy rzucony przez jednego z terrorystów, troszeczkę zdradził jego pozycję. Bo Morfan tak do końca nie orientował się, gdzie jest dwójka terrorystów. No i tutaj w sytuacji tego klacza 1-2 wygrywa. Ładnie teraz zagrał. Troszeczkę szczęście mu sprzyjało, bo gdyby nie ten Mołotow rzucony, to myślę, że miałby problem ze zlokalizowaniem dwójki terrorystów. No, Morfan tutaj pokazał, że on też potrafi takie klacze wygrywać. Teraz ładna taka w karondowie kopytonanie, no i szefostwo już by na tempo. Teraz mamy szybkie wyjście środki, Luli Guzman wcelowany w odnogę. Jest frag od Mymka. Jeszcze walczy, ale pada zabity przez Miczego. 3-1. Morfan znowu musiałby ugrać klacza, ale tym razem macie jeszcze zadanie. Bo aż trzech przeciwników. Dobrze rzucony flash, udaje się zabić Luli Guzmana, ale zaraz odpowiada Deven i Michi. No i mamy po rundzie, zobaczcie, znowu zmiana tempa, znowu GAM Energy zaskoczone, no i mamy znowu rundę dla szefostwa. Wydawało się, że antyterroryści chyba nie zdążyli się tak naprawdę dobrze nawet ustawić po BS-ach. Już Luli Guzman z dwoma fragami za WP.
No jest 6-4 i to jest dobry wynik dla szefostwa. To jest bardzo dobry wynik dla szefostwa. Widzimy kolejne eko po stronie antyterrorystów. Kolejna szansa na powiększenie przewagi. I znowu po raz kolejny zwolnienie akcji BCK. Już z dwoma fragami, tak. Ze spokojem no widzimy, że terroryści oni na to nawet, czekali właśnie. Nawet nie muszą wchodzić na BS-y i rundę wygrywają. Także o to im chodziło. Idealnie zagrali właśnie pod to, co zagrałem antyterroryści. Siódma runda dla szefostwa. No tak jak mówiliśmy, są bardzo doświadczeni zawodnicy. Oni mają takie czucie gry. Teraz sobie po prostu wyczekali Gamma Energy, bo wiedzieli, że oni kiedy mają eko, lubią sobie skracać. Teraz tylko wystarczyło poczekać. Ładne fragi. Bez problemu. Nie musieli, tak jak Patryk mówił, nawet wchodzić na bombsite. Runda wygrana 7-4. Szefostwo tutaj powiększa swoją przewagę. Zobaczmy, jak wyglądają fragi. Peter 10-7, Son of Mere 6, 6 fragów Morfan i Matys 4 fragi po stronie terrorystów. BCK 13 fragów, 9 Rudy Guzman, Michi 10-9 DNM i Memek z 3 fragami. No, teraz Michi tutaj chciał iść na przebój. Na to wejście. BCK też zaskoczony, że Morfan ustawiony na krótko na górze B. Morfan, dobry flash, ale Memek go zabija na tym flashu. Mere krótko na odnodze, tam jeszcze skrada się DMM, poszedł ten flash i świetnie, teraz Mere to był bardzo ważny frag, bo dał przewagę nam terrorystom, mają teraz sytuację 4-2, Memek mocno obity, tylko 9 HP. Luli Guzman znów tutaj się przedziera, ależ to zrobił, ładny frag z AWP od Luli Guzmana. No muszą uważać na tę snajperkę. Gracze Gam Energy. Tymczasem Sanof już tutaj sobie podkrócił, już będzie schodził małą drabę. No ale spojrzał tam Luli! No świetnie, świetnie tę rundę jak na razie rozgrywa zawodnik terrorystów. Teraz Memek na BS-ie zabity jednak przez Mere, no i mamy sytuację 2-1. Luli Guzman, on z tej AWP już zabił dwa fragi. Czy dorzuci dwa kolejne? Zobaczmy, nie dał rady. Matys tutaj wychyla po fleszyku od Mere. No i mamy rundę dla Gam Energy. No i udało się. Taka troszkę wymiana ciosów tak naprawdę, bo tak, dwie rundy wcześniej wygrało Gam Energy, teraz dwie rundy wygrało szefostwo. Statystycznie teraz dwie rundy powinny być dla Gam Energy. No tak, ale to runda dużo słabiej zagrana przez szefostwo niż cała reszta tak naprawdę. Widzieliśmy, że tutaj pojedynczo chcieli zwojować. Pierwszy Michi, który tam wyleciał z drabinkowego, od razu ginie. No i taka próba atakowania każdej pozycji pojedynczo, to nie przeniosło efektu. Mimo tego, że przewagę mieli antyterroryści, to później trochę tarapatów na sam koniec rundy. No ale summa summarum kończą zwycięsko tą rundę, także mamy 5-7. No i kolejny raz zmiana tempa, tym razem bardzo szybkie wyjście na BSA. Frag za frag, no i mamy 3-3. BCK będzie tu próbował smoku, ja jestem ciekawy, czy któryś z antyterrorystów go skanuje, nie. Maty zabija z pleców DMN-a. Morfan frag za frag i tą przebitkę wygrywają terroryści. Widzimy, jak to po prostu szybko nam się potoczyło. Wyjazd cała na BS-a. Frag za frag. Tak, cała runda frag za frag. No ale to jest 8 po stronie terrorystów i 5 tylko po stronie antyterrorystów. Cała runda frag za frag. Ja jestem ciekawy, czy teraz, tak jak to wcześniej było, zagrają spokojnie, czy znowu będzie szybki wyjazd. Oj, tutaj jeszcze Luli Guzman od swojego kolegi. Minus 30 HP na sam początek rundy. Piąteczkę mu przebił. No nie, mamy znowu szybki wyjazd. Tym razem jednak Matys fraguje jako pierwszy, jednak Luli Guzman odpowiada dwoma fragami. No szkoda, bo byłaby już przypadek dla terrorystów. Dobrze, że odpowiedział Luli Guzman. Memek jeszcze z fragiem, Luli Guzman z kolejnym. No i Sanof, sam na dwóch, musi tutaj powalczyć. Zobaczmy Sanof, czy będzie w stanie to zrobić, on tam skacze! Ale w końcu zabity przez DMN-a. Mamy rundę dla szefostwa. 9-5. I przed nami ostatnia runda pierwszej połowy. The Train. Bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik dla szefostwa. I jeszcze do tego. Widzimy, jak mało pieniędzy mieli antyterroryści. Morfan tylko na 5-7. Jeden magu, Matyska. No i widzicie sami. Ciężko będzie tą ostatnią rundę tutaj wygrać. A ta szósta by się chyba przydała. 10-5 to już przewaga naprawdę duża. No i teraz wjazd na BSA. To wykorzystali tutaj tą sytuację, że w czwórkę ustawili się zawodnicy Game Energy na BS-ie. Drugim. No i znowu. Tu mamy wojnę. To tak wygląda troszeczkę jak wojna. Idą na wymianę skillową. Zawodnicy jednej i drugiej drużyny, ale widzimy, kto tą wymianę wygrywa. 10-5.
Także wszystko chyba zgodnie z oczekiwaniami. Jak na razie przynajmniej. Czy Game Energy w jakiś sposób cię zaskoczyło, Saju? Oprócz... Znaczy, no, zaskoczyli mnie na pewno w pistoletówce. Bardzo dobra pistoletówka. No, później, tak jak mówię, szkoda, że przegrali tak naprawdę tę drugą rundę. Oni powinni tę rundę wygrać. No i ten wynik byłby troszkę inny. No a tak, szefostwo ze znakomitą zaliczką przenoszą się do antyterrorystów. Teraz wystarczy, że wygrają pistoletówkę i tak naprawdę o ten wynik myślę, że mogą być już spokojni. No ale oczywiście zobaczymy, co Gam Energy nam teraz pokaże. Jak na razie na spokojnie tutaj podchodzą sobie toaletami na bombsite B, raczej będą starali się chyba atakować. Ale tam dwójka, zobacz, jak dobrze ustawionych antyterrorystów i od razu będą widzieli, co się dzieje. Jest już kontrola, głowę dostaje Mymek, tylko 2 HP mu zostaje. Szybka rotacja antyterrorystów, Michi z fragiem. No i jak się nam potoczy dalej ta runda, będzie tu Michi próbował przejść przez tego smoka, ale tam może go spotkać niespodzianka, bo widzimy, że dobrze ustawione terrorysty. No nie dojeżdżają przede wszystkim terroryści, widzimy, że czekają na BS-ie i to się może opłacić. Myrę z fragiem na Michim, Peter tutaj nie wie dokładnie, co się dzieje, ale pomaga w dobrym momencie. Ludzi Guzman odpowiada, ale to jest sytuacja czego na człowieka, ale tu się posypało teraz szybko. Matyz jeszcze na górze. No czy... ten niezły Mołotow i mocno poobijanie tak naprawdę a terroryści. DMN jednak... No. Rzuca tam Matyz Mołotowa na bombę. Pali się zawodnik CT, no i mamy rundę Tero wygraną przez Game Energy. Słuchajcie, przede wszystkim nie było defa po stronie antyterrorystów. Ciekawa zagrywka, bo jednak ten def by się przydał, widzieliście sami. DMM, mimo że ma tylko 5 HP, jeszcze dojeżdża Matysa, no ale ten Mołotow był kluczowy, rzucony na bombsite w odpowiednim momencie spalił tego jednego z antyterrorystów i już bombę nie udało się rozbroić. No i mamy drugą pistoletówkę wygraną przez Gam Energy, czyli znowu te pistolety jednak gracze Gam Energy potrafią rozgrywać, potrafią je wygrywać. Ciekawe jak poradzą sobie teraz, jest już pierwszy frag, DMN leży, Mymek jeszcze od góry wychyla, jest... Frag, ale jest kolejny. Tam 2 fragi od niego. BCK, on pokazał, że z tego digla potrafi czynić cuda, ale już teraz poobijany, tylko 33 HP. Dwójka antyterrorystów będzie tutaj odbijała od deski. A Tero na spokojnie. Kontrola tam jeszcze widzimy, że była dobrze kontrolowana drabinka, żeby czasami żaden zawodnik pleców nie przyszedł. Sanow z fragiem na BCK. Nie, ja myślę, że z tym Bizonem to on tutaj będzie za mocny w tej rundzie. Jeszcze jeden frag od Rudy Guzmana, ale runda kolejna pada łupem terrorystów. Mamy 7-10, chociaż tak jak powiedzieliśmy, no 2 pistoletówki wygrali. Później przegrali jedno eko, co prawda po stronie antyterrorystów i to troszeczkę pokrzyżowało ich plany. No ale szansa na dobry wynik jeszcze jest. Tutaj nam się ten mecz na pewno szybko nie skończy. Będzie fake. Przynajmniej tak to wygląda, bo te smoki rzucone tak myślę troszeczkę na pałę można powiedzieć. Tak jest. No i... No i zobaczmy, wejście na B. Peter już zabija Mymka. No, Mymek robi dobrą robotę na tym B. Zawsze zabiera ze sobą jednego, dwóch przeciwników. Teraz drużyna już rotuje. Teraz jednak Peter i Morfan po fragu. Przewaga Tero. Bomba już zaplantowana. To powinna być ich runda. No tak, już raczej na bronie chyba, tylko gracze antyterrorystów tutaj jakieś się czają. Zobaczmy, tam jeszcze Luli Guzman z góry, zauważony jednak przez Matysa. Jest frag dla Tero, no i ostatni żywy Mici. On czeka na jakąś broń, tutaj chce pewnie kałaszkę zgarnąć od Morfana albo Myrę. No i biegnie tam na niego pytanie, jest frag od Miciego, ale był Morfan zaraz z refragiem. Runda dla Gam Energy. No ale teraz wreszcie zobaczymy szefostwo na fullu, czy oni jeszcze jakieś rundy oddadzą swoim przeciwnikom. No zaraz się okaże. Te 3 pierwsze rundy bardzo szybko zagrane przez Game Energy. Zobaczymy jak teraz zagrają. Czy jednak to też będzie takie szybkie, zdecydowane wejście? Tak, chyba tak. Poleciał tu smoke, flash. No i już terroryści są praktycznie na BS-ie. Już tam obiega nam MTW. Dobrze, BCK z fragiem, ale od razu odpowiada Tymek. Tymek po raz kolejny. Myrę, to Tymek. Fraguje jeszcze Matys. Także słuchajcie, z tymi bardzo szybkimi wjazdami, no również nie radzą sobie zawodnicy szefostwa. DMN próba przejścia przez smoka nieudana. Morfan z fragiem na Mymku, bo dobrze patrzy plecy. No i słuchajcie, no coś na razie dla mnie niesamowitego. Mamy rundę bardzo szybko no, ale... zagraną i ze stratą tylko jednego zawodnika po stronie Game Energy. Game Energy bez żadnych kompleksów. No ja myślałem, że oni tak troszkę się może przestraszą, nie wiem, szefostwa. Zagrają sobie coś powoli i będą starali się jakoś tutaj wyciągać, chować. A oni po prostu sobie wbiegli, duży bombsite, rzucili smoki, flesze.
No i udało się rundę wygrać. Teraz Sanow agresywnie na LC, tam Demon już go zobaczył. Reflash na drabinkę, Demon dostał tego flasha. Ale... Oj, chyba zbyt... No, nie wiem czemu. Nie wiem czemu Demon tego tutaj decyzję. No to była dziwna decyzja, przecież widział, że flash spadał przecież z góry, że stoi tam jeden z zawodników Tero, jednak zdecydował się wejść po tej drabince na górę. Może był cały czas zaflaszowany, nawet nie wiedział, że po tej drabince wchodzi. No to by było fantastyczne, naprawdę. Gdyby takie, że na flashu przez przypadek wszedł po drabinie, no to by było mistrzostwo świata. No nie wiem, no bo taka decyzja trochę dziwna, dlatego staram się znaleźć jakieś wytłumaczenie tego. Oj, teraz tutaj PCK w plecach Bilsonowa, jednak Sanow, tutaj jednak z fragiem, Michi jeszcze na starym bombsadzie tylko 12 HP. Michi już dwa fragi w tej rundzie zdobył, musiałby zdobyć jeszcze trzy, musiałby strzelić Ace'a. No ale ma tylko 12 HP, to jest mega ciężkie zadanie i Michi już chyba będzie wycofywał, już będzie starał się zachować po prostu Kałacha na kolejną rundę. Szukają go tymczasem gracze Gam Energy, wiedzą, że Michi jest gdzieś w okolicach respa. No tak, wiemy, że tutaj każda broń na wagę złota, szczególnie przy tak rozgrywanych rundach, to już będzie piąta wygrana przez terrorystów. Dlatego tych pieniędzy w razie przegranej, no naprawdę nie będzie dużo. Chociaż już ta ekonomia, coraz więcej dostają nam zawodnicy CT. Teraz ta runda na pewno na pulu. Aż dwie AWP-y zdecydowali się grać zawodnicy antyterrorystów. AWP-a OBCK i Luli Guzmana. To, że Luli Guzman potrafi strzelać z tej broni, to widzieliśmy. Ale myślę, że BCK również. Dlatego ciekawa zagrywka. A Michi, tak mówię, Michi. Dobrze, dobrze, to już będę wiedział, że to jest Michi. Tymczasem Luli Guzman, dobrze, teraz zaczynają antyterroryści. Jest pierwszy frag, tam jednak Myre już agresywnie w BS-ie. Oj, to może być zaskoczenie. Jest pada PTK. Ależ teraz... Ale wojna! Frag od Myre. No i tutaj jeszcze Sanow wyciąga z nogi Luli Guzmana. Coś niesamowitego, kompletnie sobie nie radzą tutaj gracze szefostwa jak na razie z tymi szybkimi wjazdami. Mimo tej przewagi, bo przecież pierwszy frag pada łupem antyterrorystów. Później nagle Mere wjeżdża na BS-a, zabija dwóch zawodników antyterrorystów. Tam jeszcze z odnogi jest wyciągnięty Luli Guzman. No i mamy rundę dla terrorystów. Dla mnie zaskoczenie, ale to jest taka mała wojna na tej mapie. Tutaj widać, że... tak chyba nie za bardzo przetrenowana, myślę. Bo rzeczywiście wydaje się, że można by było zagrać trochę lepiej też się poustawiać w CT, jakieś antyflesze, anty... no, coś pokombinować. A tak widzimy wojnę. Zawodnicy wjeżdżają i to mieliśmy i wojnę po stronie jednej, i teraz mamy wojnę po stronie drugiej. Jedna i druga drużyna gra bardzo powoli, podobnie. Chociaż to szefostwo chyba bardziej kombinowało. Nie kalkulują, no tak, ale, nie kalkulują to, tam terroryści. Ale to weźcie Tero, ono wbrew pozorom było naprawdę dobre. Tam leżało dużo smoków, tam leciały co chwilę flesze. Troszkę się pogodziło chyba szefostwo. A tymczasem tutaj nieporozumienie jakieś chyba pomiędzy zawodnikami szefostwa. Mebek zabija Morfana, ale tam wysadzony przez Michiego. Myre i Mates już z fragiem. Ole, teraz nozum od Sanowa. Trafiony DMN. No i już... Gam Energy wchodzą sobie na bombset, a wiedzą, że Michi jest gdzieś na B, że będzie tutaj mógł robić plecy, na pewno sobie patrzą i małą drabinkę i Jeskę. No ten Nate od Petera nie jest dotrafiony, dokładnie teraz już wiedzą, gdzie jest Michi. No ale on też już raczej będzie wycofywał, już szans na odbicie nie ma. Aż trzech przeciwników, no i Michi będzie starał się zachować Kałacha. No tak, ma Kevlar, ma też Kałacha. Także zrozumiała decyzja. 12 do 10. Tak się nam tutaj... będzie wyglądał wynik za chwilę. Jestem w szoku. Zobaczymy, jak wyglądają fragi. Michi 19, 19 BCK, Luli Guzman 17, Mymek 13 i DMN 13. Po drugiej stronie Sanow 18, 15 od Myre, Matys 17, 15 Peter i Morfan 13. Bardzo podobne statystyki i w jednej, i w drugiej drużynie. Zobaczcie, jak mało tak naprawdę się różnią od siebie. No, ale. No to... myślę, że tutaj zaskoczeniem jest na pewno to, że szefostwo jeszcze nie ugrało ani jednej rundy po stronie antyterrorystów. No, aż nie chce się w to wierzyć. Ja myślałem, że oni tutaj bez problemu sobie poradzą po stronie antyterrorystów na trenie. Tymczasem to Gam Energy w natarciu. A teraz szefostwo oczywiście już ma fulla, mają też AWP. A tymczasem Gam Energy troszkę teraz zmieniło tempo. Będziemy mieli chyba powolne wejście ze smokami, z flashami na bombsite B. No ewidentnie to jest, że Sanow ma wyciągnąć tej zawupy. Już tam tak podchodził na bardzo blisko.
jeszcze. No ale zobacz, to może być dobre wejście, bo tam jest tylko jeden antyterrorysta. Jeśli zdecydowaliby się teraz Kamenedzi w tym momencie właśnie na wchodzenie na bombsite B, no to może mieć Mymek problem. No i się decydują. Poszły smoki, poszły flesze, mamy ten wjazd, dobry jednak Mołotow od Mymka, on powstrzymuje tutaj Tero. No ładnie, to zobaczymy na górze Peter. Dobrą robotę robimy, jak właśnie zobacz. I jeszcze nie zginął, poczekam na kolegów. No myślę, że to było kluczowe do tej rundy. Powybijali teraz gracze Gamenergy. Na świetne zachowanie Mymka. Nie dość, że tam sfragował, nie dał się żaden zabić. Zawodników, tak, żaden z zawodników nie stracił nawet jednego HP w tej rundzie z antyterrorystów. No tym razem takie troszeczkę zwolnione to tempo i zabrakło tego właśnie, tak jak mówisz, takiego wejścia na raz, na szybko, po kolei wychylali i tutaj Mymek bardzo dobrze sobie radzi na małym BS-ie. No jeszcze ten Mołotow, który tam powstrzymał tych terrorystów z dolnej pochylni na przedbiegnięcie na bombsite, teraz tylko tutaj ustawiony tam od nozy, już fragował Myrę. Mamy jednak refragal z Sanowa 4-4 i znowu to szybkie wejście Elkom Demon, jednak zabija Sanowa. Jest frag od PCK, Morfan i Peter też po fragu, no i zrobiło nam się 2-2. Dobra sytuacja dla Tero. Mymek już od Eski, bombę plantuje Morfan. Zobaczymy, kto zdobędzie tego decydującego fraga tak naprawdę. Teraz ten frag będzie chyba decydował. No i to zdobywa go Mymek i Peter, ciężka sytuacja. Sam na dwóch. Czy Peter będzie tutaj w stanie jeszcze powalczyć? Już zobaczy go Luli Guzman, no i Luli Guzman się nie myli w tej sytuacji. Bez defa, ale chyba defa ma Mymek. Tak, także nie będzie żadnego problemu z robieniem paczki. No, wracają. Dwie pierwsze rundy teraz po tych 7 przegranych wygrywają zawodnicy szefostwa i mają już remis. U terrorystów też już tych pieniędzy coraz mniej. No. Ciężka sytuacja. Tymczasem troszeczkę lepsze już tutaj ekonomia u graczy szefostwa. To też może zadecydować w tej końcowej fazie meczu o zwycięstwie. No i ani to wejście na wolno, ani to wejście na takie zdecydowanie na szybko. Teraz się nie udało. Chyba wyciągnęli. No tak, chociaż zdecydowanie bliżej wygranej byli kiedy gracze Gamenergy, kiedy wchodzili na szybko. Kiedy wchodzili na wolno na beta, Mymek zrobił świetną robotę. Tam, tak jak mówisz, bez strat nawet jednego HP byli wtedy zawodnicy szefostwa. Teraz na szybko, no już nie było tak kolorowo, było 2-2. Mieli szansę tak naprawdę Gamenergy. Mymek tymczasem już wychyla na górze B. No i to jest znowu frag dla Mymka. On świetnie rozgrywa spotkanie, naprawdę. Bardzo pewnie na tym bombsite. Morfał się kompletnie nie spodziewał tego skrótu. No i już a mamy... się dziwię, bo to któryś raz, kiedy Mymek przecież tam z tamtej właśnie pozycji no tak. Sobie fraguje. No tak, ale tam były próby jakiegoś skana i tak zawsze sobie podskakiwać i dobrze, teraz tutaj Myrę dostaje głowę od swojego kolegi z teamu. Mimo, że wszyscy są tam przy łazienkach, to tak i tak postanowi postrzelać do swojego zawodnika. A co? Ale to jestem ciekawy, czy to po prostu wina tego... Palec się omsknął chyba. Palec się omsknął, dokładnie. No, ale teraz już się spodziewają tego wejścia. Tam za długo nic się nie działo na dużym BS-ie, a tymczasem terroryści będą próbowali wejść. No tutaj plecy robi DMN i to może być różnica w tej rundzie. DMN zabija jednego, zabija drugiego zawodnika. Tero. Sytuacja 3-2. CT w przewadze. Paczka już tyka. Jak poradzą sobie zawodnicy Game Energy z obroną tej paki? Przez smoka przychodzi Luli Guzman, chyba niepotrzebnie. Jest frag od Tymka, od Myrę. Mamy sytuację 2-2. Tymek z kolejnym fragiem, ale tylko 6 HP i do maty zabija na plecach DMN-a, bo przecież oni wiedzieli, że DMN jest na plecach, że będzie no to tak wchodził. No i że jest popijany. No i jest. Ale Patryk, świetne wejście na bombsite B, naprawdę. Bez fraga, aż dwóch graczy tym razem było na BS-ie B. No a i tak udało się tym razem Gamenergy wejść na ten bombsite, tak naprawdę bez strat zawodnika. Tak, szybko zdobyte dwa fragi, jestem w szoku. Jestem ciekawy, czy Mymek by sobie sam lepiej nie poradził z obroną BS-a, bo tutaj myślę, że mogło być coś takiego, ja ci popatrzę w górę, ty nie popatrz w dół, no i tam poszedł od razu za szybkie fragi, a Mymek jednak sam rewelacyjnie sobie radzi. I ciekawe by było, jakby po prostu był sam, czy by nie ogarnął tego lepiej. Tam jakieś może małe nieporozumienie, bo bardzo szybko wpadły te fragi. No i 13-12, bardzo wyrównane spotkanie. No tak, jeśli szefostwo teraz, mega ważna runda, bo jeśli szefostwo tę rundę przegra, w kolejne będą mieli eko, no i Gam Energy będzie mogło sobie spokojnie zdobyć 15 rundę. No jedna i druga drużyna, bez pieniędzy. Także teraz taka runda za dwa tak naprawdę.
Zobaczmy, która z drużyn w tej rundzie okaże się lepsza. Tutaj widzimy Smokey na A, będą rzucali sobie gracze Gamma Energy, także te Smokey na trening przygotowane. Mymek wraca B, ale spodziewał się tego Myrę. No, pierwszy raz widzę, jak Mymek w tym meczu popełnia błąd. No i ten błąd może kosztować jego drużynę, tak naprawdę te terroryści... Ależ BCK się teraz odwinął! Ale to terroryści w przewadze, 4 na 3 i mają już paczkę, wystarczy obronić ją teraz w tym momencie. Rui Guzman z fragiem znajda. Demon będzie próbował tutaj obiegać od jedynek, ale niezły Mołotow. Zobacz, jak on Mołotow odciął go tutaj od tego odbicia. Stanął z fragiem, z Peter z fragiem, no i sytuacja 3 na 1, Luli Guzman. A Wupa, no i ciężko. I jaka decyzja teraz? Chyba zachować, to jest najrozsądniejsze, co teraz można zrobić. No oczywiście. To będzie runda 14 no i... dla zawodników Game Energy. Co jest dla mnie zaskoczeniem. No Mymek. Tak, byliśmy, że faworytem jest szefostwo, a tymczasem proszę bardzo, Gamma Energy radzi sobie znakomicie. 14-12 i teraz tylko Luli Guzman zachował AWP, reszta drużyny kompletnie bez pieniędzy. No tak, ale ta taktyka była przygotowana, to widać było, że oni byli przygotowani na to, żeby za chwilę wchodzić na mały BS. I te smoki miały po prostu lecieć na fejka i od razu, no a że Mymek skrócił akurat w tym momencie zamek, to ułatwi im to zadanie rzeczywiście zagrania tej taktyki, jak się skończyło, to widzieliśmy. Zobaczcie, że bez broni antyterroryści decydują się grać, także to jest taka mała runda meczowa. No ale wchodzą tam, gdzie nie powinni wchodzić. Mymek, 3 fragi, tak jak mówiłem, on sobie rewelacyjnie radzi. Tutaj Luli Guzman szybko pomaga Zecki, mamy fraga. Sytuacja 2 na 4. Plecy patrzy Morfan, bo BCK chciał skręcić drabinkowy, a DMN już myślę, nie będzie miał problemu z zabiciem Stanowa. I tak się dzieje. Nie wiem, Morfan, co się dzieje, on musi tutaj sprawdzić, czy nie jest zbrojona paczka. O, zabrakło AMO, ale mimo wszystko DMN daje sobie radę. No i źle wybrali. Przelatywali przez Smoka, to była niemądra decyzja. No Mymek tylko na to czekał. Miał Famasa, 2 fragi zdobyte. Świetna robota po raz kolejny na BLS-ie, bo tym razem nie skraca, tym razem sobie po prostu poczekał. I tak naprawdę ta runda meczowa dla Gamma Energy, no przeszła im koło nosa, że wybrali bombsite. No i sytuacja zaczyna się nam odwracać. Sytuacja nam się zaczyna odwracać, bo mimo tego, że jest 14 do 13, to jednak pieniędzy nie ma po stronie Tero. W momencie przegrania tej rundy, dwie ostatnie rundy będą grane na resztkach. Ta runda była decydująca, zagrali ją troszeczkę zbyt bojaźliwie, myślę, przechodzenie przez tego smoka. W takim momencie to widzieliśmy, jak to się skończyło. No to zobaczmy, jak potoczą się losy tego spotkania. Antyterroryści już na fullu. Na razie standardem. Takim rozrzuconym po całej mapie terroryści. Dwójka pod BSMB, jeden gdzieś tam na środku sobie biega, dwóch na odnodze. Jestem no, ciekawy. Mamy smoka na B, tutaj jednak... No to będzie fake na B. Stanowa, on się spodziewa, że ktoś może tutaj przekrócić Elkę. No i rzeczywiście BCK był tam na bardzo krótko. No i czy Morfan wychyli na górę? Wychylił, no niepotrzebnie tutaj chyba pokazał się Morfan. Fake udany. Frag dla Luli Guzmana. No i zobaczmy, teraz... Jeszcze terrorystów na odnodze, tam jest jednak Michi musi tutaj spragować. Michi, czy da radę? No pada Michi! Ładnie Peter i wchodzą sobie teraz terroryści już na A, także to niezłe wejście, no muszą jeszcze pokonać Luli Guzmana z AWP-ą, Mymka i DMN-a. 4 na 3, przewaga po stronie Tero, już Sanow w BS-ie, już będzie plantował. No i ciężkie zadanie przed szefostwem, oni muszą to odbijać. Ładnie sobie teraz tak naprawdę tutaj patrzą pozycję gracze Tero, jeszcze Sanow wyciąga Luliego z Eski. Ja myślę, że to był kluczowy frag. Peter też zabija DMN-a. Ostatni żywy Mymek nie daje rady. 15 runda na Gamma Energy. No aż się wierzy, nie chcę, ten fake udany. Już myślałem, że przespali ten taki moment właśnie idealnego timingu, żeby wejść na BSA, bo zagrali troszeczkę zbyt ospale, ale jednak im się to udaje i widzimy, że wygrywają 15 rundę. Szefostwo nabrało się na tego fejka i chyba za długo siedzieli na tym BSB, tak? No przecież widzieli, że tam się nic nie dzieje. Może było szybciej przerotować, a tutaj widzimy, że stało się tak, jak się stało. No i teraz znowu na pistoletach antyterroryści, ale oni już taką rundę tutaj wygrali i to nie jedną dzisiaj. Jest Peter, a bardzo agresywnie rozrzucili się. Jeszcze tutaj BCK sprytnie ustawiony za smokiem. No ale to zostaje teraz nam sam Mymek. Czy jest w stanie ugrać sytuację 1 na 3? Nie jest w stanie, bo Stanow go tutaj fraguje w SC. No i słuchajcie, 16-13. Game Energy wygrywa pierwszą mapę szefostwem. Jestem w szoku. No i pierwsze zaskoczenie dzisiejszego wieczoru tak naprawdę. Ja myślę, że jestem naprawdę w szoku. I to dużym. No ale to wejście Game Energy na bombsite, a naprawdę fajne przygotowane smoki, flesze. Nieco myślę zaskoczyli tutaj szefostwo. Myślałem, że to ostatnie rundy, kiedy
mówiliśmy, że była ta runda kluczowa, kiedy szefostwo ją wygrało, myślałem, że to w takim doświadczeniu tutaj po prostu resztę rundy wygrają sobie na spokojnie. Tymczasem train dla drużyny Energy, tak? Tak, Game Energy, tak, jasne, że tak. To oni wygrali. No i co? A ja tutaj zapuszczam reklamę na chwilkę, Sajson, także.